20:15 w TVP3 Lublin. No, szanowni Państwo, my tutaj przygotowujemy coś, co zmrozi krew w żyłach niektórym. Mnie już mrozi, zapewniam. I chyba już jesteśmy gotowi. Jurij Ziniewicz, człowiek, który przekracza możliwości ludzkiego organizmu. Jak je przekroczyłem, to za chwilę się przekonamy. To mnie szczególnie intryguje. Co my z tym zrobimy, Jurij? To może na razie to odstawimy. Ja tu będę trzymał się, żeby pan odpłosił później. Także na razie poproszę pana do mnie. Proszę trzymać gwóźdź. Pan wiedzie deskę, bardzo proszę sprawdzić. Prawdziwe to wszystko, czy nieprawdziwe, uczciwe to oczywiście. Proszę jedyne o uczciwości. No proszę bardzo, chłop ze mnie na schwał, a deski nie przebije gwoździem. Proszę rękę sprawdzić. No jak pupcia niemowlęcia taka delikatna. Cała. Dziękuję bardzo. No to patrzymy w rękę, żeby ja nie szukał. O matko kochana, proszę państwa. Bardzo proszę, można sprawdzić. Wyciągnąć tu dechę. No dobra, dobra, może po śniadaniu, okej? Chyba pani wyciągnie. No właśnie, ja muszę zobaczyć. Kurczę, bez młotka, a taki mężczyzna to by mi się przydał w domu. No to pięknie. Niesamowite. Bardzo proszę. Rączkę. Bez śladu niemalże. Bardzo proszę. Rzeczywiście, rzeczywiście. No to dobrze. Okay. Jeszcze mamy dwa gwoździe, będziemy je wbijali teraz? No cóż, niech pan sprawdza teraz. Ja wiedzę, że pan tutaj wszystko bierze na siebie. Znajomo będzie pracować, także bardzo proszę. Sprawdź te gwoździe, prawdziwe, nieprawdziwe. Można na kolanach nadegnąć. Jak panu to pasuje? Znaczy, to one są takie, wiecie, trochę sztywniejsze, nie? To nie będę się tam ten generalnie, bo potem mam takie sprawy różne z dłońmi do zrobienia, to ja się nie będę wygłupiał. Ale zdaje się, że te gwoździe za chwilę stracą swój kształt. No chyba tak, postaramy się. W sumie krzesło można... Dobra, to ja zabiorę te krzesła jak rosowy kelner. O, bardzo dziękuję. Jeszcze nie miał takiego wspaniałego asystenta. Ja już widzę, co się z tymi gwoździami dzieje, szanowni państwo. I za chwilę będziemy w szoku ciężkim. Bardzo proszę. No jeszcze pokażmy tylko rękawiczkę, czy czasem tutaj nie były schowane pogięte gwoździe. Nie były. Rękawiczki mięciutkie. Bardzo proszę. Czyli okej, okay, rozumiem, że jak ma pan zrobić remont w domu, to idzie pan do sklepu. Najpierw pan zwija tak gwoździe, żeby zmieściły się do kieszeni, a potem je ręką wbija w deskę. No chyba tak. I powiem tak, że prezent dla waszej telewizji na ręce. Dziękuję. Pani, to takie od Mikołaja spóźniony prezent. Muszę powiedzieć, że te gwoździe są niezwykle gorące. Myślę, że to jest taka straszna też siła, energia. No nie do pomyślenia, Emil. Kurczę, chyba takich możliwości to ty nie masz. To się przekonamy po programie, jakie mam możliwości. Będziemy ćwiczyć. Dobra, przejdźmy do tego miecza, bo on mi się coraz bardziej podoba, zwłaszcza jak mnie Olga zaczyna drażnić. Oho, niech pan akurat... to ja może wyjdę. Pozwalam oczywiście, że panu wyciągnąć miecz. Tak, saj. Przy okazji od razu sprawdzić oszczy tego miecza. Pozwól. Ja, tylko że nie na mojej głowie, jeśli... Ale jak to... Nie, ja tego nie będę dotykał, bo to wydaje się strasznie ostre. Jen. No to jest naprawdę ostre. Niczym, dobra, i co my z tym zrobimy teraz? Niech pani zobaczy moją dłoń, że żadnych podkładek tutaj nie ma. Wszystko... No nie ma nic. Nie ma nic. Tak, jak cały czas tak normalny człowiek. Się czegoś. Bardzo proszę, wspaniale. Ja biorę miecz. Zaciskaję, jeżeli pani widzi, dokładnie osze. Widzicie? No, widzimy, bo bardzo często mnie zadają pytanie, że gdzie osze? Pani widzi, gdzie osze? No tak, tutaj w stawach, tak. Można powiedzieć. Tak. Teraz poproszę pana do mnie w taki sposób. Pan bierze całą szerokość bandaż i nie spieszymy się, ile pan ma siły. Cały czas bandażuję wszystkie palce, żeby ja nie mógł to odpuścić, jedną słowo, oszukiwać. Ja tylko chciałabym panu przypomnieć, że to jest nasz pierwszy poranek z Emilem w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatni. Oczywiście, mam duże... że Emil cały czas trwa. Z góry, cały czas z góry. Z góry, tak, Emil, bardzo proszę. Piękne. I też tak, nie, tak przetnij się wszystko. Aha, czyli... cały czas z góry, o tak.
Cały czas. Dobra, to proszę trzymać mocno ręce. O. Zaciskam ile mogę, zapewniam, szanowni państwo. Pani sprawdza. Jestem świadkiem, patrzę, ja się ciągle przyglądam, czy to normalny bandaż, czy tutaj nic, ale... Nie, to jest zwykły bandaż, który może uratować życie w sytuacji kryzysowej. To jest kryzysowa sytuacja. Niewątpliwie. No jest idealnie. To rzeczywiście... Okej. I co dalej? To strasznie, ja to chyba i to wszystko podsunąć pod bandaż, żeby to nie rozkręcić. Znaczy, żebyśmy mieli świadomość, szanowni państwo, Juri trzyma bardzo ostre narzędzie, a ja do tego narzędzia przyciskam jego dłoń, zaciskając bandaż z całej siły. To może ja pomogę, bo ja zmęczony, a ja cały czas odpoczywam. Tak, super. Miecz no samurajski niech pani... tak zwany, czy to się zgadza? Tak, to katana, właśnie to katana. Boże, no nie, no tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Okay. Ja szczerze mówiąc się boję, serce moje to no zaczyna okay. mi walić szybciej. Żeby wiedzieli, również biorę swoją wizytówkę, no i... Zrobię z niej harakiri. Ze swojej wizytówki. Bardzo proszę, przekonać, że ten miecz naprawdę w miarę ostry. Nie będziemy z niego robić nie wiadomo co. Bo no, miecz musi w miarę, być tylko ostry, ale nie za bardzo. Żeby jak niektóre myślą, że to żyletka, żylet. Nie. Oczywiście, że tradycyjnie robię serduszka na ręki pięknej pani. Bardzo dziękuję. Proszę, pamiątka. Dziękuję. Później ci dam. Tak. Okej. Okay. Dobra. I o Janek, to ja teraz bym na pan... twoim miejscu się odsunął. Ja chyba Olga. Taki właśnie mam plan, bo tutaj czuję przerażenie. Zabiorę sobie to. Tak! Jezu. Tam nie było żadnych podkładki w tej dłoni. To jest szalenie ostry miecz, o czym się przekonaliśmy. Zaciśnięte jak tylko możliwe są palce na tym mieczu. I proszę zobaczyć, co się z tym mieczem teraz dzieje. Proszę. Dobra, i teraz wiaderko na krew podstawić, tak? No to chyba tak. Nie zdawał krew w tym roku. Bardzo o, proszę. Proszę bardzo, żadnej mniejszego proszę. Śladu nie ma, nic. Osie widać, gdzie szło osie. W tym miejscu szło osie mieć. Powiem panu, że jestem pod wrażeniem. Nie, no to przybijmy piątkę, żeby pokazać, że dłoń cała. Bardzo dziękuję. Juri Ziniewicz, to zapraszamy teraz na kanapę. Teraz będzie już troszeczkę mniej ekstremalnie, szanowni państwo, chyba. Teraz sobie po prostu dobra, porozmawiamy. Ja sobie tutaj usiądę. Ja patrzę, pan Juri ma takie zdolności, a mój organizm nie jest w stanie nawet rano wstać. To jest tak, naprzeciwko nas. To jest straszne. Dobra, jedno pytanie, które się ciśnie. Skąd ty takie rzeczy potrafisz i czy to się w życiu przydaje? W życiu tak. W sumie to, co ja pokazuję ludziom, pokazuję nie zabawki, które mnie potrzebne dla czegoś, żeby pokazać, na co mnie stać, czy tam zarekomendować sobie jako faceta, kompleks jakieś swoje tam w tym sposób zlikwidować. Nie, to po prostu pokazuje, że my ludzie wszyscy naprawdę potrafimy wiele. Jeżeli oczywiście staram się żyć w harmonii ze wszystkim, co stworzył Pan Bóg i człowiek. Także treningi, które ja teraz prowadzę w Lublinie, wrócił wreszcie do Lublina po turnie po całej Europie, można powiedzieć w taki sposób. I uczniom, którym akurat przekazuję swoje umiejętności, właśnie da elementy kompleksy psychofizyki. Kompleks psychofizyki to akurat źródło sztuk walk. Także ja nie prowadzę zajęcia, na przykład tradycyjne karate, shotokan, czy tam ayama, tam kyokushinkai i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tradycyjne sztuki walk. Ja daję samą sztuku walki przetrwania. I tymi pokazami ja to pokazuję, jak można poradzić sobie w ekstremalnych sytuacjach. Jak dokładnie nazywa się ta forma walki? Forma, którą ja teraz swoim uczniom daję, ja sam ją tworzę, bazuje się na umnie, na filozofii, po pierwsze, przetrwanie, które ja bardzo dużo czerpał, służąc w wojskach, w jednostkach specjalnych, w Związku Radzieckim. I powiem, że dzięki temu ja przeżył, dlatego ja daję to, co pracuje. Także kiedy do mnie przychodzą kobiety, starsze, panie, tak jak na przykład w Ratiborzu program był Bezpieczny Senior, lub po Francji, w Paryżu, tak ja na przykład to, co daję, dla mnie ważne, żeby ono działało. Jeżeli kogoś ktoś zaatakuje, żeby ono działało. I to właśnie to wszystko czerpie się na bagażu ludzi, którzy naprawdę przebywali w ekstremalnych sytuacjach. A ja muszę, przepraszam, jeszcze tak zapytać, no mówimy o psychofizyce.
Pan niezwykle twarde gwoździe powyginał przed chwilą, jakby one były z plastyliny. Czy to jest tak, że pan sobie myśli w tym momencie coś konkretnego, co powoduje, że panu jest łatwiej te gwoździe podwijać? Jak to jest, gdybym ja chciała takie gwoździe pozbyć? Co muszę ze swoją głową w tym momencie zrobić? Bo to jest niezwykle taki moment niezwykłej koncentracji, prawda? No widać, że pan się... W sumie pani Palowa większo za mnie to odpowiedziała. Bardzo ważne skoncentrować, zmobilizować swój organizm w jeden punkt. Także wielki szacunek pan Pudzianowski, oczywiście, on potężny człowiek, mocny, podnosit, i dużo znajomych tutaj, panowie u mnie влюблені знайомі są, które z Трогмені i tak dalej. Wielki szacunek do wszystkich sportowców. Pan Rysyk Wolny w Ratiborzu, z którym prowadzę zajęcia również na Unii Ratibórz. Wielki szacunek. Jedyne, że oni sportowcy. Oni pracują konkretnie nad tym, co oni chcą zrobić. Tutaj ja nie wiem, co mnie będzie czekać w życiu i muszę być całkiem mobilizowany, żeby nie przeszkadzać przemieszczenia reakcji prądu w organizmie z jednego punktu z głównego układu nerwowego, który zareagował na zagrożenie, do konkretnego punktu, gdzie mi potrzebne. I właśnie... Szanowni Państwo, przepraszam Juri, to chyba taka dobra puenta na nowy rok. Trzeba być gotowym absolutnie na wszystko. Juri Ziniewicz, człowiek, który, jak widzimy, przekracza zdolności ludzkiego organizmu, a przynajmniej to, co się na ten temat wydaje, i na pewno Juri jeszcze chętnie Cię nie raz zaprosimy do naszego będziemy poranka. Zapraszać zdecydowanie, a nasi bagaż. Widzowie na pewno będą z przyjemnością oglądali to teraz te pokazy. Muzyka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzięki. A troszeczkę ten pokój.